Sponsorem jest porównaj.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najgorszych remake'ów, 10 wykiwać klawisza, komedia z Adamem Sandlerem w roli głównej. Więźniowie mają rozegrać mecz futbolowy przeciwko strażnikom. Film nie jest zły, powiedziałbym, że nawet jest dobry, ale jest niczym w porównaniu z oryginałem, czyli filmem Mecz Ostatniej Szansy z Jasonem Stathamem w obsadzie. Sytuacja mniej więcej ta sama, tylko zamiast futbolu jest piłka nożna. Oryginał to rok 2001, a remake to 2005. Ma predyspozycję, żeby grać dla Liverpoolu, nie? PS, j***ś Ramosa, wstrętny ch***, nienawidzę go. Dziewięć Taksi, genialna produkcja z 1998 roku autorstwa mistrza francuskiego kina Luca Bessona. Tylko jest problem, jak Europejczykom coś się uda, to Amerykanie robią to po swojemu i tak powstało New York Taxi z 2004 roku. Wyjątkowy paździerz. 8. Mgła. Mgła to kultowy film z 1980 roku, tylko film jest bardzo dojrzały, więc nastoletnia widownia nie będzie się dobrze bawić. Poprawmy to i zróbmy jeszcze raz ten film. I tak powstał film w 2005 roku. Brak nastroju, brak tajemnicy, brak duszy. Żeby nie było niczego. 7. Koszmar z ulicy Wiązu. Film z 1984 roku z Johnem Deppem w obsadzie. To arcydzieło horroru. No i Freddy to król grozy. Legenda nie może pozostać żywa. Trzeba ją zniszczyć. I tak w 2010 roku powstał remake. Typowy, nudny, kierowany do dzieci. No i jak ten Freddy wygląda? To ma być Freddy? To jest jakaś popierdółka, a nie Freddy. 6. Conan Barbarzyńca, film z 1982 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. To prawdziwa klasyka kina fantasy. Co trzeba, żeby to zepsuć? Wystarczy 50 milionów dolarów, bo tyle wydano na to badziewie z 2011 roku i nie warto oglądać. 5. Psychoza, kinowe arcydzieło Alfreda Hitchcocka i pierwszy slasher w historii. Remake powstał w 1990 roku i jest to dowodem na to, że klasyki należy pozostawić w spokoju. 4. Omen, kolejny klasyczny horror, tym razem z 1976 roku, opowiadający historię chłopca, który okazuje się kimś bardzo złym. W 2006 roku powstaje remake i dokładnie to samo. Brak klimatu, brak duszy, brak wszystkiego. Nie ma niczego. Żeby nie było niczego. 3. Kult. Film opowiadający o mieszkańcach wioski kultywujących pogańskie wierzenia. Ikoniczny film, który stał się inspiracją dla Burning Man Festival, czy też dla grupy Godsmack przy teledysku Voodoo. No i taki hit został zniszczony w 2006 roku. Film z Nicolasem Cage'em uznajemy za nieudany. 2. Och, Karol 2. Och, Karol to kultowa polska komedia z 1985 roku opowiadająca o mężczyźnie, który posiada trzy kochanki. Och, Karol 2 to nie kontynuacja, jak wskazuje tytuł, ale remake z Piotrem Adamczykiem w roli głównej. Bardzo odrealniony i, no, nie za mądry film wyszedł z tego. 1. To. Kolejna klasyczna produkcja z 1990 roku z Timem Curry w roli głównej. Przerażający i psychodeliczny horror. Zdeptany, zniszczony, zażygany, opluty i wyśmiany przez remake z 2017 roku. To jest jakąś parodią dla dzieci. To tak, jakby zrobić, no nie wiem, Egzorcystę w wersji dla dzieci. No bez sensu. Najgorszy remake wszechczasów, a zarazem jeden z najgorszych filmów w historii. Dziękuję. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć.